Cześć, cześć. Witam Was ponownie na moim kanale. Wiem, wiem, zaskoczeni jesteście. Bo dzisiaj będzie coś bardziej nietypowego niż zwykle. Pewnie się domyślacie co. Zrobię sobie serwis w moim nowym nabytku. Kupiłem sobie ostatnio ten motorek. No i tak mówię, a odkręcę, zobaczę jaki tam olej wylatuje z środka. No jak zobaczyłem jaki olej z środka wylatuje, to mi się odechciało i żałuję, że go w ogóle odpaliłem. A propos odpalania, to kupiłem oczywiście uszkodzony. Nie kręcił, jak już zaczął kręcić, bo naprawiłem rozrusznik, to nie było iskry. No to znalazłem, że był uszkodzony ten moduł. Wymieniłem moduł na jakiś najtańszy chiński z Allegro za parę złotych. Motor działa, kręci normalnie. Używany ten moduł kosztuje, używany, jakieś 1500 zł. Także po wymianie tego modułu, tak jak już wspomniałem wcześniej, odpaliłem. Chwilę go pochodził, zagrzałem, ale strasznie stukało coś w silniku. Mówię, coś musi być tutaj na rzeczy. No i jak odkręciłem śrubkę od oleju, zaraz wam pokażę jaką, to się przeraziłem. Nikolasek oczywiście tutaj sprawdza wszystkie śrubki, czy są dokręcone. Nikoś, jak? Wszystko jest dobrze? Nie. Nie, no właśnie, widzicie. No. Tak to jest, jak się po jakiejś partyzantce bierze motor od kogoś. Ok, tutaj mam przygotowany zestaw, który użyję, żeby przywrócić ten cały układ olejowy w tym silniku i w ramię do jako takiego wyglądu, bo pewnie wygląda tak samo to wszystko w środku, jak olej wyglądał, czarny. Czarna maś się wylewała z środka, z tego oleju, silnika. Z ramy w sumie się wylewała. Także na dzień dobry spuszczę olej stary, wleję olej samochodowy, syntetyka, wleję płukankę, to jest typowo motocyklowa. Zagrzeję, pochodzi to sobie z 15-20 minut. Wspuszczę to wszystko i dopiero wykręcę dwa filtry oleju. Wkład i metalowy. I zaleję olej typowo już do motocykli. Przepraszam, ja tak cały czas mówię zaleję, zrobię, a to przecież nie jest tak. No bo przecież nie jestem sam dzisiaj na warsztacie. Nikoś, byś mi pomagał? No i super. No, on tu wszystko obczaja. Tam będziemy olej spuszczali, tak skarbie? Dobra, no to zobaczcie. Tu mamy filtr oleju. Leci się woda. Tu mamy do spuszczania oleju z ramy. A pod spodem jeszcze mamy trzy inne. Pokaż Nikoś latareczkę, poświecimy tutaj. O. Zobaczcie. Raz, dwa. Tam jest jeszcze trzecia, ale instrukcja mówi, że tej trzeciej nie ruszać. Także tylko te dwie sobie odkręcimy śruby. I w sumie olej będzie nam wylatywał z filtra, z korka z ramy, z tych dwóch korków. Pod tym deklem trzeba go zdemontować. Jest wkład filtra oleju. Ale to już zdemontuję to wszystko, jak będzie już zagrzany i wypłukany w miarę. Dobra, na dzień dobry te dwie śrubki pod spodem odkręcę sobie. To pasuje? Nie wiem, skarbie, zobacz, gdzie to pasuje. Dobra. Pierwsza odkręcona. Tak. I oczywiście dwie podkładki. Odkręcała się luźno. No to domyślam się, że gwint jest zrąbany przez kogoś. Także pierwsze schody. No ale motor z 96 roku, także. Ma prawo tu być zepsute wszystko, co możliwe. Zobaczcie na łańcuch. Sztok ogniwa są wręcz pozacierane. Tu się wszystko już... Tak jak ustawić, tak zostaje. Jakiś rzeźnik tym jeździł. Nie, nie popogubisz mi wszystko. Dobra. Ta druga śrubka do spuszczania oleju z jakimś siteczkiem. Zobaczcie. Tak sobie to KTM wymyśliło. Tu gwint jest całe szczęście dobry. Olej ledwo co kapie, także te obie śrubki
tą zepsutą też. Na razie przykręcę i tutaj tą z ramy jeszcze odkręcę i spuszczę tam jeszcze olej. No dobra, panowie i panie może. Nigdy tego nie robiłem. Tyle co w instrukcji obsługi sobie poczytałem. No bo nie spotkałem się z motorem, który ma dwa filtry. Trzy śrubki do spuszczania oleju. No ale dobra, no. Tak se KTM wymyśliło. Tylko powiedzcie mi jedną rzecz. Dlaczego ten olej z tej ramy wylatuje czarny, a filtr jest puściutki? Zobaczcie. Nie ma ani grama. Dlatego stukało, pukało w tym silniku. Bo ten filtr praktycznie nigdy chyba nie był już w użyciu. Wiem, że tu się odpowietrza ten system. Wiem, że się ten olej od góry tutaj tędy się wlewa. Bo to sobie w instrukcji obsługi już wyczytałem. No ale do cholery jasnej, no żeby filtr był pusty. To jak to ma działać? Jak to ma chodzić? Jak w ogóle ktoś tym jeździł? Także jak ten silnik stuka puka, to możliwe, że już jest zarżnięty. No ale nic, zobaczymy jak to będzie dalej. Dobra, poskręcałem filtr, śrubki. Teraz tą górną od ramy sobie odkręcę. I zaleję oleju tędy. I zaleję również oleju do silnika. Tu około 2 litrów chodzi. Jeżeli macie jakieś inne patenty, inne sposoby, większe doświadczenie, to oczywiście możecie napisać mi w komentarzu. Tutaj jest koreczek. O, to już jest standardowo i to chyba z bagnetem, z tego co pamiętam, tutaj był. Oczywiście. Zobaczcie, jak młodzież działa. I co, Nikoś, będzie czysto dzisiaj? Dasz radę? Nie możesz tego wytrzeć, to te kółeczko zabierz. Tak kombinuję, jak ja mam to zalać. I takie coś sobie wymyśliłem, widzicie? Taką mam gruchę. I wleję sobie pukankę do silnika tam. Jak sobie idzie pukanka, a olej wleję tam do silnika. Mam nadzieję, że to tak zadziała. Bardziej zepsute już być nie może. A może przestanie stukać, pukać. Skarbie, nie wywracaj się. No okej. Okay. Tędy górą. Tym sposobem trzy takie butelki weszły. W każdej butelce jest 250. Weszła butelka tego engine flasha i później dwie oleju tutaj wlałem. I też tam dopuściłem. Także idę teraz do silnika, uzupełnię pod stan. No i odpalę to. No jestem ciekaw, czy tam w filtrze będzie w ogóle olej, czy nie. Odpalę, jak będzie stukało, pukało. Odkręcę filtr i zobaczę, czy tam cokolwiek się pojawiło w środku. Dobra, odpaliłem. Zalałem, odpaliłem. Filtr dalej jest suchy. Stuka, puka i filtr suchy. No nie dziwię się, że stuka, puka jak tutaj. Nie wiem, czy to jest wina filtra. Czy Bóg wie czego. Olej tam już jest. Że pompa olejowa siedzi? Nie wiem. Nigdy nie miałem z takim czymś do czynienia. A motocykl kupiłem uszkodzony, także nie znam w ogóle całkowicie jego historii. Nie wiem co, jak było z tym motorem. Dobra, spróbuję jeszcze tą miskę podstawić na podłogę i odpalić go bez tego filtra. Zobaczyć, co się będzie działo. No dobra, panowie i panie. Jeżeli takie oglądają. Na razie poległem. KTM mnie przerósł. Nie, coś się chyba rozleciało, tak poważnie mówiąc. No zobaczcie, wszystkie możliwe miejsca, gdzie mógłby olej tryskać po odpaleniu, podkręcałem. Czyli jakieś takie wężyki, filtr. Z drugiej strony tak samo jest wężyk, tak jakby od pompy olejowej, bo tu domyślam się, że gdzieś tutaj w tym miejscu będzie pompa olejowa. Wszystko jest odkręcone. No i olej nigdzie nie leci, nigdzie nie tryska. Także idę przeanalizować sobie schematy, podzwonić jeszcze. A jak nie, to ściągam ten dykiel. Ale w międzyczasie wrzucę już ten filmik na YouTube i może mi podpowiecie coś mądrego, dlaczego nie ma ciśnienia oleju w tym motocyklu.